Tak wygląda mama Małgorzaty Tomaszewskiej. Są jak bliźniaczki. Małgorzata Tomaszewska skrzętnie ukrywa elementy swojego prywatnego życia. Prezenterka Pytania na Śniadanie obecnie cieszy się drugą ciążą, choć nie wyjawiła jeszcze opinii publicznej, kto jest ojcem dziecka. Za to na swoim Instagramie można znaleźć zdjęcie gwiazdy TVP z mamą, Katarzyną Kalińską-Murą. Tak wygląda mama Małgorzaty Tomaszewskiej. Są jak bliźniaczki. Małgorzatę Tomaszewską widzowie TVP doskonale znają z programów Pytanie na Śniadanie, Dance 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 oraz The Voice Senior. Wcześniej próbowała swoich sił prowadząc programy sportowe w TVP. Nic dziwnego, że ze sportem jest jej po drodze. Jej ojciec, Jan Tomaszewski, był bramkarzem reprezentacji Polski w latach 70., gdy Polacy święcili największe triumfy na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Ze sportem powiązana też jest jej matka Katarzyna Kalińska-Moura. Tomaszewska pokazała mamę. Tak wygląda Katarzyna Kalińska-Moura. Przed laty Katarzyna Kalińska-Moura była tenisistką stołową. Miała nawet na swoim koncie tytuł mistrzyni Polski. Jej córka Małgorzata Tomaszewska także próbowała swoich sił w tym sporcie, jednak wybrała karierę w mediach. W 1988 roku Katarzyna Kalińska wyszła za mąż za Jana Tomaszewskiego, kiedy to był u szczytu swojej piłkarskiej kariery i rozpoznawalności. Od 14 lat Katarzyna Kalińska-Moura mieszka w Dubaju, gdzie poznała swojego drugiego męża. W 2011 roku wyszła za Pascala Murę, który jest Szwajcarem. W internecie można trafić na wiele wspólnych zdjęć Małgorzaty i Katarzyny. Można spokojnie stwierdzić, że są jak dwie krople wody. Małgorzata Tomaszewska w drugiej ciąży. Małgorzata Tomaszewska dwukrotnie powiedziała tak. Jej pierwsze małżeństwo z kierowcą rozpadło się w dużej mierze przez jej obowiązki zawodowe. Drugim mężem Tomaszewskiej był jej sąsiad Ahmed Zajfi i Idzit Tarci. Choć para w 2017 roku powitała na świecie synka, Enzo, to i ten związek nie przetrwał próby czasu. Obecnie celebrytka jest w drugiej ciąży i jak wyznała w rozmowie z Pomponikiem, świetnie radzi się z upałami, gorzej z głodem, obcasami i zmęczeniem.